Teraz, Aniu, na ciebie kolej. Dobrze. Ale zanim zaczniesz mówić to, co masz w sercu, a wierzę, że przeżywałaś od momentu, kiedy rozmawiałam z tobą kilka dni temu, wiesz dla mnie, że ja też przeżywałem. No. I dzisiaj też. Ja, to jest mi raźniej. Ja może bardziej przeżywam, jak gdybym głosił kazanie któryś raz z kolei, na przykład w początkującym etapie. Po prostu chcemy ciebie pobłogosławić. Lucy. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Anię, za to, że ją odnalazłeś, za to, że otworzyła swoje serce dla Ciebie, pokochała Ciebie, przemieniłeś jej życie. I my jesteśmy świadkami tego. To jest Twoje działanie. I teraz, Panie, prosimy Ciebie o inspirację Twojego Świętego Ducha. Racz użyć jej usta, jej myśli, jej serce, to, co włożyłeś wewnątrz. Uzdolnij ją, aby przekazała to w imieniu Twoim dla zbudowania nie tylko matek, ale wszystkich, którzy będą słuchać. W imieniu Jezusa bądź błogosławiona. Dziękuję. Żeby lepiej było, może tam będzie. Nie, tu jest okej. Okay. Tam będzie. Okay. Te kilka stopni chyba zmienia w ogóle postać rzeczy. Witam Was serdecznie. Drogie siostry, piękne świadectwa, naprawdę bardzo wzruszające. Ja też dzisiaj chciałam się podzielić, jest dzisiaj Dzień Kobiet, Dzień Matki, ale może niekoniecznie chciałam się podzielić o samych mamach. Wszystkie jesteśmy kobietami, nie wszystkie jesteśmy mamami, prawda? I chciałam Wam pokazać, jak ja czytałam Biblię, z czego mnie w ogóle Bóg leczył, dalej leczy, z czego mnie podnosił i co tak naprawdę z Nim przeżywam przez ten okres ponad 2 lat. To jest coś niesamowitego, ale chciałam Wam pokazać, jak czytam Biblię, co widzę, jak Jezus, w jaki sposób traktuje kobiety, jakie ma z nimi relacje. Jest to niesamowite. Jeżeli nie czytamy Biblii pod tym kątem, to bardzo łatwo nam to przechodzi i nie zwracamy na to uwagi. Chciałam Wam też podzielić się z Wami tym, jaka była w ogóle funkcja kobiety w pierwszym wieku. Była ona generalnie zdegradowana. Kobieta była zamknięta w domu. Wiele rzeczy nie mogła robić. I tak jeżeli szła na spacer, aczkolwiek może to nie były spacery, jeżeli mąż z żoną zszedł po ulicy, żona nie mogła iść koło niego, ona szła dystans długi za nim. Kobieta nie mogła, nie można było z kobietą rozmawiać na ulicy, było to zabronione. Kobieta nie mogła rozpuszczać włosów w publicznym miejscu, ponieważ było to oznaką nierządu. Jedynie mogła to zrobić w jakimś odosobnieniu przy swoim mężu. Kobieta nie mogła dziedziczyć. Kobieta nie była wliczona jako członek synagogi, tylko mężczyźni byli liczeni. Kobieta nie mogła się uczyć, jedynie tylko w domu i tylko od swojego męża. Powiem Wam, że jest to duża, długa lista takich pewnych rzeczy i wielkich ograniczeń, jeżeli chodzi o kobietę. I jeżeli tego słuchamy teraz, będąc w naszej, jest to kultura pierwszego wieku, jest to kultura judaistyczna. I jak tak słuchamy tego, może to budzić różne mieszane uczucia. Ale ja Wam chcę pokazać, jak Jezus podchodził do kobiet właśnie w tamtym czasie. Jak łamał schematy, co jest dla mnie niesamowite. I też chcę później się podzielić trochę świadectwem z mojego życia, jak to mnie ukształtowało i na jaką kobietę młodą wyrosłam, jak weszłam w związek z moim mężem i co wniosłam. I chciałam się najpierw skupić na Marii Magdalenie. Przeczytam Wam fragment
Z Ewangelii Łukasza, jest to siódmy werset, siódmy rozdział, 37 do 39 werset. Wiemy, że jest to Maria Magdalena, ponieważ Jan opisuje tą samą sytuację w 12 rozdziale, w 3 wersecie. Jest napisane tak. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest, jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Chciałam was poprosić, żebyście użyli troszeczkę wyobraźni w tym momencie i żebyście przenieśli tą sytuację tu i teraz. Wyobraźcie sobie, Jezus jest, wyobraźcie sobie, że jesteście w gronie kapłanów. Jezus był zaproszony do domu faryzeusza, prawda? Siedzicie i rozmawiacie o pobożnych rzeczach i pojawia się właśnie osoba, która jest w lekkich obyczajów i w jakiś sposób gdzieś w waszym kręgu się ta osoba pojawia. Nie wiem jak wy, słuchajcie, ale ja i moje ciemne serce, z którego, z tej ciemności Jezus jest moim światłem w tym momencie teraz i to jest proces, ale pierwsza myśl w mojej głowie pojawiłaby się taka, żeby jak najszybciej uciekać od niej. Na pewno zajęłoby mi kilka dobrych momentów, żeby podejść do tej kobiety jako do człowieka. Znaczy, Jezus się nie boi, Jezus nie jest w niezręcznej sytuacji. On się ani nie zawstydził, on się nie próbował chować. On po prostu pozwolił jej zrobić to, co ona zrobiła. I to jest takie niesamowite, ile współczucia, ile miłości do każdego człowieka ma Jezus. Ale teraz rozmawiamy o kobietach. I pamiętajcie, że tutaj nie mówimy też o Marcie, która przychodzi poskarżyć się do Jezusa, że Maria nie pomaga jej w obowiązkach. Marta jest po prostu kobietą i jest gdzieś przytłoczona tą ilością swoich obowiązków i prosi o pomoc Marii i próbuje w to zamieszać Jezusa. Natomiast my mówimy tutaj o Marii, która jest odłączona od społeczności. Ona jest nieuważana, ona jest nieczysta i warto wyobrazić sobie tą sytuację i postawić się w tej sytuacji, jak my w tych czasach podchodzimy, w takich momentach, co my czujemy na temat tych ludzi, których tak Jezus garnął do siebie, jak my się zachowujemy w takich sytuacjach, prawda? I jest jeszcze jedna historia o Marii Magdalenie, jest to Jana 20:16-18, gdzie jest napisane tak. Rzekł jej Jezus, Mario, ona obróciwszy się rzekła mu po hebrajsku, rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Wiecie, w tamtym czasie kobieta nie mogła być posłańcem żadnej wiadomości. Dlatego, że była niewiarygodnym świadkiem. Było to zakazane. Nikt kobiecie by nie uwierzył. A Jezus znowu wybiera kobietę na to, żeby była posłańcem tego, że Jezus zmartwychwstał, że grób jest pusty i że On jest żywy. Niesamowite. Jaki przywilej, prawda? I kobiety. Ogólnie kobiety w Ewangelii Łukasza 8:1-3, co było dla mnie bardzo zaskakujące. Słuchajcie, co jest napisane. Jest napisane tak. A stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim i kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służymy im majętnościami swymi. Popatrzcie, w tamtych czasach kobieta nie mogła podążać za nauczycielem, tym bardziej nie mogła mu służyć, usługiwać. A on był otoczony gromadą kobiet, które mu usługiwały. To jest niesamowite. Jak Jezus wyciąga, przesuwa granice, wyciąga nas z wszelkich naszych schematów, wyciąga nas z komfortów. Patrzcie, musimy sobie wyobrazić, że to jest pierwszy wiek. To nie jest tu i teraz, kiedy kobieta ma tyle praw, kiedy już jesteśmy po tylu tych wiecach feministycznych i tym wszystkim, gdzie kobiety walczą za żarcie o swoje prawa, to jest wtedy, kiedy kobieta nie miała żadnych praw. Jezus pokazuje, że On tak kobiety nie stworzył i że ona też ma swoje miejsce. Ale bądźcie cierpliwi. Teraz poczytamy o Samarytance. Ewangelia Jana 4, 25-26.
Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, co znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Samarytanka była pierwszą osobą, której Jezus oznajmił swoją tożsamość. Kiedy uczniowie przyszli i zobaczyli, że On w ogóle rozmawia z kobietą, nie tylko, że z Samarytanką, w ogóle, że rozmawia z kobietą, byli zaskoczeni. I w ogóle to, że ona była Samarytanką, zaskoczenie było potrójne. Sama Samarytanka była zaskoczona, przecież pyta się Jezusa: i Ty ze mną rozmawiasz, Ty Żyd? Ciekawe to było. I wiecie co? I tak się zastanawiam, dlaczego z Samarytanami ludzie, w ogóle się Żydzi nie zadawali. I trochę zasięgłam, poczytałam troszkę, zasięgłam do Biblii i chcę Wam opowiedzieć pokrótce, dlaczego Żydzi w ogóle z Samarytanami tak się nie dogadywali. I to było obopólne. Około 720 roku przed naszą erą król Asyrii zniewala 10 plemion, prawda? Jeszcze dwa tam zostały przez chwilę, on zniewolił 10 plemion. I bardzo dużą liczbę Żydów wziął z Samarii i tak jakby przelokalizował ich do Imperium Mediańskiego. Natomiast, i to jest zapisane w drugiej Kronik 17:6-41. Tych, których pozostawił, byli słabi, byli chorzy, byli to wyrzutkowie społeczni, byli to ludzie, którzy byli po raz kolejny odłączeni od społeczeństwa, prawda? Także było to najsłabsze ogniwo społeczne. I co następnie robi? Ten sam król bierze z Imperium Asyryjskiego mnóstwo ludzi i z powrotem zaludnia Samarię. Tylko to już nie są Żydzi czystej krwi, są to ludzie z Imperium Asyryjskiego. No i co się dzieje? W konsekwencji są mieszane małżeństwa, prawda? W konsekwencji są przywiezione bożki z Imperium Asyryjskiego. I tak naprawdę to tych czystej rasy Żydów rozwścieczyło, że została zmieszana nie tylko kultura, ale i religia. I końcem końców Bóg wygrywa i ta religia do końca i tak już nie jest czysta. I tak już nie jest czysta, dlatego oni są totalnie przeciwko Samarii i są wyrzutkami dla nich, prawda? Są nieczystymi ludźmi, od których się nawet z nimi nie rozmawiają, dlaczego takie zszokowani są uczniowie, kiedy widząc Jezusa, który z nimi rozmawia. Kiedy w ogóle zostało rozproszonych 12 plemion i kiedy oni powrócili z niewoli babilońskiej, wtedy próbowali odbudować swoją świątynię. I Samaria zaproponowała wsparcie finansowe i Żydzi odrzucili to. I dlatego obopólnie Samaria też się bardzo zdenerwowała, dlatego tak się nie lubili. Ale co chcę powiedzieć, po raz kolejny Jezus pokazuje, że Samarytanka jest godna. Nie tylko, że jest kobietą, ale że jest godna, żeby usłyszeć, kim jest Jezus. I patrzcie, co się dzieje w efekcie. Całe miasto przychodzi i się nawraca i mówią już nie tylko dzięki Tobie, ale dzięki temu, że my usłyszeliśmy od Niego, prawda? I po raz kolejny Jezus używa kobiety. Jakie to jest niesamowite. Wiecie, jest to tak bliskie mojemu sercu, dlatego że ja wychowywałam się w takim środowisku, gdzie mąż jest głową, a żona i dzieci podlegają. Mąż podejmuje wszystkie decyzje i to nie jest tak, że powinno być inaczej. To nie jest tak, że będziemy teraz zamieniać pozycję mężczyzny na szyję, a kobiety na głowę. To nie o to chodzi, tylko to chodzi o to, że w wielu podejmowanych decyzjach może nie było tyle szacunku, tyle jedności, jak po prostu despotyzm. I to nie jest tak, moi rodzice są przekochanymi rodzicami, którzy wnieśli mnóstwo pozytywów do mojego życia. Bóg mi otworzył oczy, w jakim oni środowisku się wychowywali, że to było tak samo, w jakim ich rodzice się środowisku wychowywali. Ale jednak tak czy inaczej to bardzo mnie ukształtowało. I jako młoda kobieta, w ogóle jako dziecko to tak trochę tupałam nogą, mówiłam, że to takie niesprawiedliwe. Dlaczego? Ja mówię, czy mój brat jest lepszy w czymś ode mnie tylko dlatego, że jest chłopcem, tylko dlatego, że jest chłopakiem, to ma tak jakby łatwiej, bo wiecie jak... Mężczyzna, czyli ojciec, głowa domu, jeżeli cokolwiek przygotowywuje, jeżeli powiedzmy ma jakiś biznes, no to on to wszystko zostawia, tak ma nadzieję w tym synu, że on to wszystko przejmie, że będzie to wszystko prowadził i tak jakby to wszystko już gotowe jest dla tego syna, prawda? No i ja mam
myślę, Bóg mnie obdarzył mózgiem i tak, takie to było wszystko niesprawiedliwe. Tak to mnie kreowało. Nie chcę, żeby nikt z tego brał nic do siebie. To jest moja historia i chcę wam po prostu przybliżyć, jak Bóg mnie z tego leczy, jak mnie wyleczył, jak pokazał mi wiele rzeczy, które mnie uwolniły i uwalniają mnie dalej. Więc tupałam trochę nogami i powiem wam, że jako oczywiście też oglądałam naszą rodzinę, ciotków, wujki i to wszędzie przeważnie był taki sam schemat, prawda? Jak byłam młodą kobietą i wchodziłam w związek małżeński, to powiem wam, że nie wnosiłam za wielu pozytywów, ponieważ już od razu z góry miałam założone, że tego nie będę robić, nie dam się w domu zamknąć z dziećmi, wiecie, bo ogólnie tak jest, że kobieta rodzi dzieci, że zostaje z nimi w domu, wiecie, to tak ładnie brzmi, a za tym wszystkim jest pranie, sprzątanie i żelazko i pieluchy i brak jakiejś interakcji ze światem zewnętrznym, jest to czasami takie przytłaczające. I ja oglądając te wszystkie moje ciocie, moją mamę, tak po prostu mówię, nie, ja się nie dam zamknąć w domu. Twardo tupnęłam nogą, powiedziałam, że nie. Nie chciałam wziąć męża nazwiska. Nie chciałam wielu rzeczy zrobić, wiecie. I tak jakby podchodząc, idąc w świat, właśnie co mi się bardzo podobało, że pastor powiedział, kochajcie się i szanujcie się, bo młode pokolenie patrzy i oni będą wchodzili w te same kroki. I powiem wam, że niewiele wniosłam i to nasze małżeństwo troszeczkę było z straconej pozycji, jak zaczynaliśmy, ponieważ wiele miałam, że tak powiem, roszczeń, wiele oczekiwań, a oczekiwania są zgubne. Niestety wymagałam ponadnaturalnego szacunku od mojego męża. Wydawało mi się, że kobieta jest poniżana, nie jest szanowana. I tak jakby każda nasza kolejna próba rozmowy kończyła się tym, że ja się czułam atakowana, bo on może coś ode mnie chciał, a w odpowiedzi musiałam się bronić i sama atakowałam. Czyli po prostu z niczego robiłam taką wojnę o jakieś rzeczy, które tak naprawdę nie są ważne i to nie były wartościowe rzeczy. I to się tak zazębiało jedno za drugim. Nie było zbyt wiele porozumień. Poza tym żyliśmy też w świecie, więc nasze życie wyglądało trochę inaczej. Zapychaliśmy to wszystko czymś cały czas. Tą dziurę, która... Wiem, że należy do Boga, prawda? Także nie dałam się zamknąć. Stwierdziłam, że idę do pracy, prawda? Bo jeżeli kobieta przynosi jakieś pieniądze do domu, to wtedy jej nadaje wartość. A Bóg tak mnie stworzył, jak podejrzewam, każdą kobietę tworzy. Naturalną naszą rzeczą jest to, że chcemy mieć dzieci i zakładać rodzinę. No, skoro chcę się czuć lepiej ze sobą, no to muszę iść do pracy, więc urodziwszy dzieci... Siedziałam troszeczkę z dziećmi też w domu, cieszyłam się nimi, ale musiałam iść do pracy, musiałam znowu pokazać, że jestem też na we właściwym miejscu. I powiem wam, że szatan strasznie uderza w młode pokolenie, w kobiety z tej strony. Ja mogę powiedzieć o kobietach, nie wiem, mężczyźni mogą się wypowiedzieć na temat mężczyzn, że to jest niekończący się kołowrotek, słuchajcie, który on cały czas kręci. Jesteś zmęczona, musisz pójść do pracy. Musisz przyjść zrobić te wszystkie rzeczy, które są w domu. Słuchajcie, konflikty narastają cały czas, ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy, nie potrafimy porozkładać tych wszystkich obowiązków, podzielić ich. Każdy ma swoje oczekiwania. Zwłaszcza, wiecie co, jest ciężko bez Boga, bo my mamy oczekiwania w stosunku do drugiej osoby. A Jezus mówi, co masz oczekiwać? Masz oczekiwać od siebie. Oczekiwania są najmniejsze w stosunku do drugiej osoby. Na co mamy wpływ i za co możemy wziąć odpowiedzialność, to możemy wziąć tylko za siebie. I jeżeli nie weźmiemy tej odpowiedzialności za siebie i nie zaczniemy od siebie, to tak naprawdę nigdzie nie pójdziemy, bo zawsze skończymy z palcem na tej drugiej osobie. I to nie jest wcale łatwe, to nie są proste rzeczy, ale mamy rozwiązanie, bo mamy Jezusa, prawda? I chciałam wam jeszcze powiedzieć o takim, mieliśmy wykłady i profesor Michelle Park dała nam takie, zobrazowała nam małżeństwo w ten sposób. Niesamowita rzecz. Mam nadzieję, i na mnie to zrobiło takie wrażenie, oczywiście znalazłam się totalnie w tym obrazie. Chcę wam przeczytać z Marka 10, 6, 8.
Ale od początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. I też proszę, użyjcie swojej wyobraźni. Słuchajcie, są dwa osły. Ciekawe, nie, że osły. To jest ciekawe. I słuchajcie, są dwa osły i te dwa osły są połączone lejcami. No są dwa, ale jedno. Czytałam ten werset i do końca nie mogłam sobie tego wyobrazić, o co chodzi z tym, z tą jednością naszą. No ja, tak jakby jedno, no ale jak tak do końca? No i te dwa osły są złączone lejcami. Są dwa krzaczki. Jest jeden krzaczek po jednej stronie osła i jest drugi krzaczek po drugiej stronie osła. Z Anetką ostatnio na ten temat rozmawiałyśmy. I jeden osioł ciągnie do swojego krzaczka, a drugi osioł ciągnie do drugiego krzaczka. I no, że to są osły, to uparte i każdy jak najmocniej, prawda? I ani jeden nie może dojść do krzaczka, ani drugi nie może dojść do krzaczka. Ciekawe. I tak były takie krzaczki. Ja miałam swoje, Radek miał swoje krzaczki. I wiecie, jak Bóg przychodzi, to nas, On nas przekonuje o tym, że małżeństwo jest czymś wyjątkowym, jest czymś pięknym, jest unią, do której nas powołuje, że my naprawdę jesteśmy jednością. I tylko dzięki Niemu możemy razem, nie każdy z osobna, bo jeżeli będzie każdy z osobna, to tak naprawdę ani jednego krzaczka nie dostaniemy, ani drugiego. Ale jeżeli pójdziemy razem, to najpierw zjemy jeden krzaczek, a później jak pójdziemy razem, to zjemy drugi krzaczek. I wiecie, Bóg wciąż daje te krzaczki i czasami ktoś musi zrezygnować, żebyśmy mogli pójść do Jego krzaczka, a czasami On musi zrezygnować, żebyśmy poszli, żebyśmy mogli pójść do mojego krzaczka. I wiecie, na początku bez Boga to ten krzaczek mój zawsze zieleniej wyglądał niż Jego. A jednak w Bogu coś się zmienia, coś jest Bóg, wiecie co, napełnia miłością i tylko wtedy tak naprawdę możemy tą miłość ponieść naszemu mężowi, naszej żonie tak naprawdę. I bez Niego, bez tej trzeciej części liny jest ciężko, jest bardzo ciężko. I tak właśnie diabeł uderza w nas i znajdujemy się po iluś latach w takim miejscu, w jakim jesteśmy. I tak jak my po 13 latach, kiedy Bóg wszedł w nasze życie, tak naprawdę nauczył nas kochać siebie nawzajem, nauczył nas okazywać sobie szacunek, nie taki wyimaginowany, jaki ja miałam, tylko taki, który pochodzi od Boga. I to, jak Jezus właśnie, wiecie co, traktuje kobiety, to jest ważne, żeby postawić się w kontekście tamtej kultury, ponieważ my tu teraz też to samo robimy. Jak czytamy ten werset, który mówi o tym, żeby żona szanowała swojego męża, a żeby on kochał swoją żonę, tak jak Jezus ukochał swój Kościół. Czy jakaś żona miałaby problem z szanowaniem swojego męża, kiedy on ją tak kocha, że odda za nią swoje życie? Jezus zapłacił najwyższą cenę. I Bóg cały czas pokazuje tu i teraz, jak kochać. I nie są to łatwe rzeczy. Jak Bóg zaczął mnie dotykać, to powiem wam, że to bardzo bolało. To światło Jezusa Chrystusa to jest taka jarzeniówka i ono oświeca naprawdę ciemne miejsca naszej duszy. I jeżeli powiemy Mu tak i za tym pójdziemy, to nie jest delikatny proces, ale On to robi, On nas wzmacnia, On nas posila w tym wszystkim, ale to światło jest obnażające. Tak jak wiecie, co ta Samarytanka? Jezus nie oddalił jej grzechu od tak. Ona mu odpowiedziała, jak pamiętacie, odpowiedziała mu, że nie mam męża. On się zapytał, zawołaj swojego męża. Ona mówi, nie mam męża. A on mówi, prawdę powiedziałaś. Ale nie dodała, że miała 5 mężów, a ten, z którym żyje teraz, nie jest jej mężem. Czyli żyje w grzechu, prawda? I tak Bóg traktuje każdego z nas. On, nieważne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, On się rozprawia z naszym grzechem, z każdym z osobna i każdy jest odpowiedzialny za swoją część. I to jest, wiecie co, niesamowite, że to nie jest potępiające. To nie,
nie ciągnie nas na dół, to tylko wystawia nas, te wszystkie brudne szmaty, którymi jesteśmy owinięci, Jezus ściąga jedna po drugiej i nadaje nam tożsamość jako dzieci Bożych. To nie jest coś, co możemy nadrobić sami swoimi jakimiś zdolnościami. To tylko może zrobić Jezus Chrystus. I to nie jest przyjemny proces, ale chcę wam coś przeczytać fajnego. Przetłumaczyłam to sama z angielskiego, więc wybaczcie, jeżeli coś starałam się przełożyć to bardzo dokładnie. C.S. Lewis pisał w swojej książce tak. Wyobraź sobie siebie jako żywy dom. Bóg przychodzi, aby przebudować ten dom. Na początku może rozumiesz, co robi. Poprawia rynny, zatrzymuje przecieki w dachu. Ale teraz zaczyna demolować dom w sposób, który boli okropnie i wydaje się, że nie ma to żadnego sensu. Co on planuje? Wyjaśnienie jest takie. Buduje on zupełnie inny dom niż ten, o którym myślałeś. Dodaje tu nowe skrzydło, stawia tam dodatkowe piętro, buduje wieże, robi dziedzińce. Myślałeś, że będziesz małym, przyzwoitym domkiem, ale on buduje pałac. Czy to nie jest piękne? I my jesteśmy powołani do tego Jezus wyprowadza nie tylko kobiety, ale i mężczyzn. Mężczyźni na pewno z innej strony do tego podejdą, ale my, Jezus nadaje nam godność. On nam nadaje wartość. W Nim jesteśmy warte. Nikt inny nie jest w stanie, jeżeli dotkniemy tego oczyszczenia Jezusa Chrystusa, który ściąga te wszystkie kłamstwa, w które wierzymy. To, że ja się czułam nieszanowana, to, że czułam się gorsza, to, że czułam się niewystarczająca. Ja pobudowałam takie mury, powiedziałam, że ja więcej płakać nie będę. No i rzeczywiście, no nie płakałam, nic od siebie dobrego dać nie mogłam, nic dobrego przyjąć nie mogłam i ten mur tak naprawdę nie dzielił mnie od moich bliskich, tylko mnie od Pana Boga. Jak w takiej sytuacji w ogóle mogę mieć intymną relację z Jezusem? I wiecie co, w takim sposobie życia grzeszysz. Ja grzeszę. Ja jestem zbuntowana. Ja nie robię tego. Motywy mojego serca nie są czyste. I On to też przyprowadza. I On też pozwala rzucić swoje światło na te miejsca. I On doprowadza do pokuty, doprowadza do oczyszczenia i doprowadza do tożsamości. Wtedy dopiero wtedy ja wiem, kim jestem. Tak jak Heniu mówił. Ania, musisz się dowiedzieć, kim jesteś w Chrystusie teraz. Ja mówię, okej, gdzie zaczynamy? Wow. Wystarczy powiedzieć tak. I szukać Jego czystości, szukać Jego drogi. I On przychodzi w każde życie inaczej, ale to, co przynosi, jest czymś, czego nikt nie może mi teraz zabrać. I jeżeli ktoś coś do mnie mówi, jeżeli nawet przez chwilę przychodzi kłamstwo od szatana, ja wiem, kim jestem w Bogu. Ja już nie potrzebuję być nadrabiać, ja już nie potrzebuję udawać, nie potrzebuję robić ekstra, żeby ktoś mnie zauważył. Ja nie potrzebuję stać tu czy tam. Ja wiem, kim jestem w Nim i kim On jest dla mnie i do czego On mnie powołuje. Do czego powołuje nie tylko każdą kobietę, ale i mężczyznę, żebyśmy przesuwali te wszystkie granice, w których operujemy, w tych ciasnych ramach. Żebyśmy nieśli to do ludzi, żebyśmy dzielili się tym. A jak możemy się podzielić czymś, skoro sami nie jesteśmy wolni, jesteśmy stłamszeni w naszej duszy. Jest to, co Bóg robi w moim życiu i wierzę, że w każdego z was w życiu jest czymś niesamowitym. Jest czymś niesamowitym i wystarczy mówić tylko tak i poddawać się temu. I dziękuję, że mogłam tutaj stanąć i się z wami tym podzielić. I przepraszam, jeżeli coś powiedziałam, a co może kogoś uraziło w jakiś sposób. I chcę powiedzieć, że dziękuję Bogu za moich rodziców, za to, że otworzył mi oczy na wiele rzeczy, których nie widziałam i za to, że uczy mnie nie tylko kochać moich rodziców inną miłością, uczy mnie kochać mojego męża inną miłością. Co prawda 15 lat minęło, lepiej późno niż wcale nie. Także chwała Panu Bogu się tylko należy za to, kim jest, za to, co robi w naszych życiach. I chciałam zakończyć modlitwą. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za wszystkie mamy, za wszystkie kobiety, którym nadajesz wartość, czynisz je godnymi.
nieść Twoje posłanie, przesłanie Twojej miłości, akceptacji, przynależności do Twojej rodziny, że Ty powodujesz, że jesteśmy, czujemy się, że należymy do Ciebie, nie jesteśmy sierotami i że nasze życie jest ważne, że nasze życie jest wartościowe, że ono się liczy i robi różnicę. Dziękuję Ci, że czynisz nas zielonymi drzewami, żywymi drzewami. Panie, my prosimy o to, aby pąki na tych drzewach zakwitły i wydały owoc, aby Twoje imię było uwielbione, abyś odbierał sobie chwałę z naszego życia. Wyciągaj nas z ciasnych i ciemnych miejsc naszej duszy i prowadź na szerokie wody, Panie. Dziękuję Ci z całego serca to, co czynisz w moim życiu, co czynisz w życiu mojej rodziny i co czynisz w życiu każdej osoby, która tutaj jest na tym miejscu. Panie, pragniemy żyć jak Ty, łamać utarte schematy po to, by docierać do każdej osoby z Ewangelią pokoju, która uwalnia z wszelkiej niemocy. Duchu Święty, wypełnij nasze serca miłością i odwagą, tą odwagą, której tak potrzebujemy, aby odważnie głosić o Królestwie Bożym, które się przybliżyło. Oddaję, Panie, Tobie tą społeczność, którą będziemy mieli za chwilę. I wywyższam Twoje święte imię. Panie, ja błogosławię każdą osobę na tym miejscu, wszystkie mamy, wszystkie kobiety, wszystkich tatusiów i dziękuję Ci, że jesteśmy rodziną w Tobie i uwielbiamy Cię. Chwalimy Twoje święte imię ponad wszystko. Amen.